cześć wam. Witajcie z gór, no bo skąd żeby indziej, jak zwykle. Nie ma mikrofonu, znowu. No bo oczywiście wszystko wyszło spontanicznie. Znalazłam się w miejscu, no w zasadzie nie planowałam tutaj być i nie planowałam nagrywać dla was filmiku, ale spontanicznie, że tutaj jestem, nie mogłam się nie podzielić tym pięknym miejscem z wami. A gdzie jestem tym razem? Tym razem jestem w Górach Suchych. Góry Suche są mi bardzo bliskie, oczywiście znajdują się w Sudetach, obok pasm gór wałbrzyskich, gór kamiennych, także generalnie po sąsiedzku i bardzo blisko od mojego miejsca zamieszkania. Więc kiedy mam czas, mogę sobie tak naprawdę tuż po pracy pojechać tutaj i wyjść, czy pobiegać, czy na spacer, czy po prostu napić się pysznej kawy w schronisku Andrzejówka, które bardzo, bardzo polecam, ponieważ właściciel jest cudowny, schronisko jest w starym stylu drewniane, pięknie pachnie tam drewnem, jest pyszne jedzenie w fajnej cenie i nigdy się tam nie zawiodłam. Jedynym minusem jest brak zasięgu w samym schronisku, ale tak naprawdę myślę, że to wielki plus. No i tak, gdzie jestem? W Górach Suchych to już wam powiedziałam, natomiast tutaj jestem koło zamku Radosno. Jest to zamek, który znajduje się blisko zbocza Góry Suchawa, na wysokości 770 metrów nad poziomem morza. To miejsce jest wyjątkowe. Wyjątkowe nie tylko ze względu na walory przyrodnicze, ale również na swoją historię. Mianowicie ten zamek, jego historia sięga aż czasów średniowiecza. Średniowiecza, kiedy tutaj na tym terenie rządził Bolko I Surowy, czyli generalnie XIII wiek. Tak datowane są pierwsze tutaj mury, które prawdopodobnie wzniesiono. Jednak wiadomo, były to stare czasy, ciężko jest zbadać tak naprawdę dokładny wiek, czas powstania tego zamku. I tak zamek Radosno zbudowano przede wszystkim w celach obronnych. Zbudowano zamek Radosno, jednocześnie budując takie zamki jak zamek Nowy Dwór, obecnie ruiny również, a także zamek Rogowiec i również zamek Grodno. W górach również wałbrzyskich, tak naprawdę, choć wszyscy sądzą, że to góry Sowie, tak naprawdę góry Sowie w tym przypadku zaczynają się po drugiej stronie rzeki, ale geologicznie można uznać, że zamek Grodno znajduje się w Górach Sowich, ponieważ stoi na skale, na gnejsie, który już tutaj w tamtym terenie występuje. Tak więc zamek Radosno, zamek Nowy Dwór, zamek Rogowiec, najwyżej położony w Polsce, w zasadzie to ruiny zamku, zostały zbudowane tutaj dla umocnienia granicy z Czechami. Zamki te zostają więc zbudowane w celach obronnych, aby obronić się przed ewentualnymi najazdami ze strony Czech. Jednak tutaj też jest teoria, że zamek Radosno został zbudowany dla przeciwwagi dla zamku Rogowiec, który powstał nieopodal. Więc tak naprawdę sądzą niektórzy, że ten zamek zbudowali Czesi. Ale teoria chyba najprawdziwsza jest to teoria, że tutaj tym zamkiem zarządzał jako pierwszy Bolko, właśnie pierwszy Surowy. Generalnie pozostałości zamku Radosno znajdują się tuż za mną, jednak między drzewami pewnie ciężko dostrzec te ruiny. Generalnie z ruin pozostała w zasadzie jedynie wieża, kamienna wieża zbudowana z melafiru. Melafir to tutaj tutejszy występujący kamień. Do tej pory zresztą jest czynna kopalnia melafiru. Kiedy będziecie się udawać między innymi na zamek Rogowiec, tam zbocza Rogowca, o właśnie, sypią się z tego kamienia, z tego właśnie melafiru, z tej skały. I tak tutaj w tych zaroślach
jest wieżyczka, która się zachowała do dzisiejszych czasów. Tak naprawdę to niesamowite, że ponad 700 lat te kamienie tutaj, ta kamienna wieża się zachowała. Wyobraźcie sobie, że tutaj, w tym właśnie miejscu, oprócz tej wieży był również zamek właściwy, który miał dziedziniec o wielkości 300 metrów kwadratowych. Sam zamek miał ponoć 17 na 10 metrów takie wymiary w planie prostokąta. No i u góry były miejsca mieszkalne. Ciężko sobie to tutaj wyobrazić, ponieważ nie jest tutaj tak naprawdę za dużo miejsca. Jednak faktycznie tak było. Tutaj wokół zamku powstała tak naprawdę taka mała osada. I był to, zaczątek właśnie dla osadnictwa tutaj. Funkcją tego zamku była również obrona ważnego szlaku handlowego, który tędy przebiegał. Był to szlak handlowy, który biegł od Wrocławia przez Świdnicę w kierunku Nachodu i Bromowa, czyli generalnie w kierunku Czech. Tak samo zamek Grodno między innymi również strzegł tego szlaku. Było to więc, zamek stał więc na linii w celach obronnych, na linii takiej umocnienia. W czasach, kiedy powstało Księstwo Świdnicko-Jaworskie, tutaj tak naprawdę nie były obszary, te obszary nie były tak naprawdę dobrze zagospodarowane, nie było miejsc, które broniłyby tych terenów, dlatego właśnie powstaje tutaj zamek Radosno, zamek Rogowiec, zamek Grodno, a także zamek Nowy Dwór. Mają one pilnować tutejszych terenów przed ewentualnymi najazdami ze strony Czech. Jak widzicie, tutaj jest miejsce na ognisko. Niestety na zboczu, tutaj z tej strony, jest bardzo głęboka dziura, która również pokazuje nam mury, które tutaj były. Jest to z jednej strony imponujące, ponieważ te kamienne mury tutaj pozostały, jednak ta dziura jest naprawdę głęboka i nie jest niczym zabezpieczona. Także uważajcie, jakbyście tutaj byli, bo gdy tylko tutaj zejdziecie, czy jakiś wasz piesek, czy dziecko, uważajcie, ponieważ zrobicie tutaj krok z tego zbocza i po prostu można wpaść w tą dziurę, tak więc trzeba bardzo uważać. Dziwi mnie to, że to nie jest tutaj zabezpieczone, a szlak przecież tutaj prowadzi. Jak dojść do zamku Radosno? Generalnie dochodzimy do zamku Radosno spod schroniska Andrzejówka szlakiem żółtym lub też możemy dojść z Sokołowska. Są to tereny bardzo atrakcyjne turystycznie, zarówno wspaniałe Sokołowsko, jak również sama Andrzejówka. Jeśli chodzi o samą drogę, jest bardzo łagodna, więc tutaj nie będzie problemu. Zresztą prowadzi tutaj też droga rowerowa, blisko stąd, więc swobodnie można również tutaj nawet dojechać rowerem. Rosną tutaj piękne, bardzo stare i bardzo wysokie buki. Teren jest dość mocno zalesiony. Miałam nadzieję na to, że zobaczę stąd piękny zachód słońca, jednak nie będzie to takie łatwe, jak myślałam. Miejsce jest naprawdę przecudowne. Fajne jest to, że jest tak blisko schroniska i można dojść sobie tutaj na spokojny, krótki spacer, nawet właśnie po pracy. Bardzo Wam polecam to miejsce, tym bardziej, że ma takie znaczenie historyczne. Warto sobie poczytać historię, ponieważ jest bardzo ciekawa, a także zobaczyć na własne oczy wieżę, która przetrwała ponad 700 lat. Jest to naprawdę niesamowite. Wokół są drzewa. Nie ma tutaj za dużo ludzi, tak samo na Rogowcu, też Wam bardzo polecam te ruiny, najwyżej położone ruiny w Polsce, komary mnie zaraz zjedzą.
Natomiast z Rogowca są przepiękne panoramy. Nie jest to szczyt zalesiony, stąd niestety już nie są tak imponujące. Jednakże w drodze zobaczymy różne góry, góry suche po drodze, tak więc widoki tak czy inaczej gwarantowane.